bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Pani Ślenkier Maria, co pisze? Pani Ślenkier Maria, dobrze. Pan Ślenkier Ksawery Mieczysław. Pan nieobecny. Pan... Nie ma ich tu, im to dostarczymy później. Dobrze. Skoczek Andrzej. Pan Stanisław Zdumczyk, Stowarzyszenie Bezpieczna Młodość imienia Grzegorza Józefa. Nie ma się tu nazwiska, czy to jest pan... Nie ma go? Pan Bogusław Szabilo. Pisać redaktor naczelny. Redaktor naczelny. Zastępcy Andrzej Prajer. Też go nie ma? Jest, zastępcy pan. Aha. No to pomyślności i dziękuję za wszystko. My się znamy dobrze. Współpracę z nami i życzę pomyślności w dalszej współpracy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Pan Leszek Ryszak, Stowarzyszenie Międzynarodowe Rajd Katyński, Warszawa. Nie dojechał. Nie ma? Nie dojechał. Nie dojechał. Nie ma. Pan Wiesław Grochowski, Stowarzyszenie Legii Nadwiślańskiej, Warszawa. Już można? Dziękuję za wszystko, bardzo za współpracę i proszę o dalszą na przyszłość. Dziękuję. Pan Dariusz Parzyszek, Stowarzyszenie Motoryzacyjne Cytadela. Historyczne Cytadele, przepraszam. Pan Krzysztof Nowakowski, fotoreporter. Za wszystko i proszę o dalszą współpracę. Pani Magdalena Bleklik, reżyser, Warszawa. Dziewczyna się znalazła. Dziękujemy za miłą współpracę. Prosimy o dalszą. Z racji wieku to będzie można coś tam dla nas jeszcze, dla naszej pamięci coś zrobić. Tak. Dodatkową odznakę. To już z innego rodzaju. Ale dziękujemy za współpracę. Państwo. Miło mi zaprosić teraz do uroczystej dekoracji nadania Krzyżu Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej. Proszę o wystąpienie pana podharcmistrza Zbigniewa Nowosielskiego. Zapraszam. Wręczenia Krzyżu Czynu Zbrojnego dokona pan pułkownik Bolesław Mieczkowski. Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych. Środowisko Żołnierzy Polskich Oddziałów Samoobrony z Kresów Południowo-Wschodnich 2 RP. Rada Krajowa Środowiska Żołnierzy Polskich Oddziałów Samoobrony z Kresów Południowo-Wschodnich 2 RP nadaje
panu podhartmistrzowi Zbigniewowi Nowosielskiemu Krzyż Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej za udział w obronie Polaków na Kresach Wschodnich II RP przed zbrojnymi formacjami OUN-UPA w latach 1939-1945 oraz za popularyzowanie i utrwalanie pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu. Podpisano pan pułkownik Bolesław Mieczkowski, przewodniczący Rady Krajowej Środowiska Żołnierzy Polskich Oddziałów Samoobrony z Kresów Południowo-Wschodnich II RP oraz pan pułkownik Henryk Strzelecki, prezes Zarządu Głównego i Związku Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych. Proszę o wręczenie krzyża. Drogi druhu Zbigniewie, nie dziś przypadł ten zaszczyt w udziale, że mogę honorować Ciebie znakiem wojennym, Krzyżem Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich. Jedynym krzyżem poświęconym żołnierzom, którzy walczyli o zachowanie ziemi kresowej przy Polsce, którzy walczyli o swoje gniazda, wsie, tradycje, religie i którzy tam w tej walce polegli. Była to ostatnia siła zbrojna II wojny światowej, która podjęła tą walkę. Bo wszyscy inni, młodzi ludzie, którzy byli zdolni do noszenia broni, byli wywiezieni na Syberię, na roboty do Niemiec, poszli do lasu, względnie do II Armii Światowej, do II Armii Wojska Polskiego. Krzyż ten został ustanowiony przez Radę Krajową Środowiska Żołnierzy Polskich Oddziałów Samoobrony właśnie dla uczczenia tej bohaterskiej walki prowadzonej głównie przez harcerzy, przez szarych szeregów, bo jak już powiedziałem, nie było komu walczyć, nie było komu podjąć tą walkę, a walka ta była bezwzględna. Byliśmy otoczeni wrogami, znikąd nie spodziewaliśmy się żadnej pomocy. Walczyliśmy w osobieniu, w odosobnieniu. I dzięki tej walce wiele wsi i wiele polskich rodzin zachowało swoje życie. Drogi harcmistrzu, krzyż, który dzisiaj otrzymujesz z moich rąk, ma szczególną symbolikę. Nie jest to krzyż, nie jest to owoc pracy artysty, który sobie tak to wymyślił. Ten krzyż, który wisi również i na mojej piersi, posiada wiele symboli. Przede wszystkim jest krzyżem dlatego, że krzyż symbolizuje naszą wiarę. Jest krzyżem, bo krzyż symbolizuje walkę i przelaną krew. Miecze skrzyżowane na tym krzyżu symbolizują stoczoną właśnie walkę na tych ziemiach, a czerwone płomienie to płomienie palących się wsi i przelanej krwi. Ty dziś, druhu, otrzymujesz ten krzyż nie za walkę zbrojną, nie za czyn zbrojny, ale za czyn pokojowy. Jest on wyrazem uznania dla Twojej pracy, pięknej, wspaniałej pracy, która może stanowić wzór dla wszystkich tych, którzy pracują z młodzieżą. Ten krzyż jest wyrazem podziękowania, uznania dla Twojej pracy, nad codziennej pracy z harcerzami, nad wychowaniem tej młodzieży właśnie w duchu patriotyzmu, o którym tak pięknie dzisiaj mówił nasz kapelan. Druhu Zbigniewie, bądź dumny z tego krzyża i bądź jego godny. Przyjmij go ode mnie, noś go z honorem. Proszę Państwa, jest to piękny krzyż.
zasłoconą lilijką komandoria Krzyża Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony. Przyjmij go ode mnie i noś go z dumą. Ku chwale Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. To jest dyplom, tak, ale to jest wysokiej klasy. Dziękuję bardzo. Dziękującym. No i cieszę się bardzo, jestem dumny z tego, że jestem tutaj z wami i że mogłem dokonać tego historycznego aktu. Dziękuję, gratuluję. Dziękuję. Druhu, proszę jeszcze nie odchodzić. Jeszcze mamy podziękowania. Ja reprezentuję Okręg Wołyński, Zarząd Okręgu Wołyńskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. My od lat współpracujemy ze stowarzyszeniami, które dzisiaj są licznie tutaj reprezentowane. Ale w pierwszym rzędzie chciałabym podziękować księdzu kapelanowi. Słuchajcie, ogromne brawa dla księdza kapelana. Pozwoli ksiądz, że przeczytam. Zarząd Okręgu Wołyńskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej serdecznie dziękuję księdzu kapelanowi, pułkownikowi Andrzejowi Jakubiakowi za upamiętnienie losu Kresowian w 70. rocznicę ludobójstwa ludności polskiej z rąk nacjonalistów ukraińskich z UPA na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej II RP i za udział w apelu pamięci na skwerze wołyńskim oraz za wygłoszenie płomiennej homilii podczas mszy świętej w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Bardzo dziękujemy. Również podziękowanie dla harcerzy z 14. Drużyny Harcerskiej Spadłych Listków do szyby przyklejonych deszczu kropelką z ptaków, a w szczególności podharcmistrzowi doktorowi Zbigniewowi Nowosielskiemu za upamiętnianie losu Kresowian w 70. rocznicę rzezi wołyńskiej podczas uroczystości apelu pamięci ofiar na skwerze wołyńskim w Warszawie i o prawie wszystkich uroczystości organizowanych przez Okręg Wołyński w ostatnich kilku latach. Podziękowanie dla Stowarzyszenia Grupy Historycznej Zgrupowanie Radosław, komendantowi panu Tomaszowi Karasińskiemu za upamiętnianie również losu Kresowian, udziału w mszach świętych, w apelu pamięci i we wszystkich naszych wydarzeniach powstańczych w Paście, w Warszawie i w ogóle w Armii Krajowej. Stowarzyszeniu pierwszego Pułku Strzelców Konnych Cesarza Napoleona z Garwolina, jeśli są. Nie ma? Dziękujemy. Stowarzyszeniu Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego na ręce prezesa Wiktora Węgrzyna. Też nas wspierają, zawsze towarzyszą w uroczystościach, które są przez nas organizowane. Wiceprezesowi Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP, panu Marcinowi Ładzie, jeśli jest. Wydawcy Kresowego Serwisu Informacyjnego za upamiętnienie 70. rocznicy ludobójstwa ludności polskiej na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej oraz za pomoc w upowszechnianiu 34. Zjazdu Okręgu Wołyńskiego, który się odbył 12 i do 14 lipca w tym roku. Dziękujemy bardzo. Panie Andrzeju, proszę w imieniu. Po mszy świętej pobłogosławiłem was krzyżem z odłamków, ze szrapneli, które moi żołnierze zrobili, gdy byłem w Afganistanie w 2004 roku. Ten krzyż naszemu wodzowi chcę ofiarować. Byście byli ostrzy jak te szrapnele, ale tylko pod tym krzyżem, pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem. Szanowni.
Właśnie dla jej ustalenia trzeba odnaleźć utrwalone w archiwach zbrodnie morderców i szlachetne czyny bohaterów i rzetelnie je ukazać na tle losu obu narodów. Ukraińskiego i polskiego, jakże można zwrócić uwagę wolności, przywiązaniu do narodowej tradycji, rodzimej kultury i wiary przodków. Nadia Gierlicz, która miała startować z numerem 3, proszona jest do komisji sędziowskiej o potwierdzenie startu. Proszę Państwa, przedstawiony jest numer 2 na koniec konkursu, czyli konkurs rozpocznie z numerem 1 Anna Ruiz-Marczyk na koniu Paza. Następnie, jeśli jest Marta Zdziak-Gierlicz na koniu Tryksesza z numerem 3 i jako trzecia z numerem 4 Natalii Wojtak na koniu Apollo. Bardzo proszę. Czyli nie ma Marty Dziak, w związku z powyższym początek konkursu jest następujący. Jako pierwsza Anna Ruiz-Malczyk, jako druga z numerem 4 na liście startowej Natalii Wojtak, jako trzecia Katarzyna Piasecka na czysterze z numerem 5 na liście startowej. Nie będzie numerów 10, 11 i 13. Halo. Natalii Wojtak na Apollo, również reprezentant KSKJ Trawers Warszawa. Drugi przejazd tej pary, czyli przejazd szkoleniowo-treningowy niezaliczany do klasyfikacji konkursu. Do startu przygotowuje się Monika Olechnowicz na Love Story, następnie Karolina Sutkiewicz na Hawanie i na zakończenie konkursu Natalia Wieczorek. Za chwilę Monika Olechnowicz na koniu Love Story. Witamy serdecznie. Przygotowuje się do startu Karolina Sutkiewicz na Hawanie i na zakończenie Natalia Wieczorek na certyfikacji. A konkurs klasy LL rozpoczniemy o godzinie 12.30. Proszę, mocno kciuki trzymamy, życzymy powodzenia. Monika Olechnowicz i Love Story. Proszę Państwa, w tym przejeździe mieliśmy jedno nieposłuszeństwo, jedną rzutkę, łącznie 3 punkty karne. 75-38. Proszę
Marta Brało, bezbłędny przejazd, czasie 58-53. Natalia Wieczorek na certyfikacie z UKS Military Fund zwyciężyła w tym konkursie. No Państwa, na miejscu pierwszym Natalia Wieczorek, certyfikat UKS Military Kąsk. Na miejscu drugim czekamy Katarzyna Otunowska na Marinello. I miejsce trzecie Honorata Borkowska na koniu Jarta. Niestety jedna rzutka na przeszkodzie numer 8, 4 punkty karne. Sprzedają zimną wodę. W czasie 53,28. Dziękujemy bardzo. Zapraszam Aleksandrę Nowicką, na Hetmanie, Anna i Smarczyk na koniu Paza numer 13. Klasa L, Koszewska, Żaczek. Zabrało bezbłędny przejazd 0 punktów karnych. Czas 50-43 i oczywiście prowadzenie w konkursie. Dalgo, tak? To się powinno zgadzać. Państwa, trzymamy kciuki, życzymy powodzenia. Z tego dołuje się do start numer 12 Honorata Borkowska na koniu Jarta. 14 Katarzyna Ordynowska Marinello, 15 Ilan. Po Ilandzie jeszcze jeden przejazd z kolejnym farbą. Państwa na parkurze Paulina Koczkowska Żaczek na koniu Dalgo. Bezbłędny przejazd, 0 punktów karnych, w czasie 47.00 i tym samym Paulina Kościuszewska, Żaczek na koniec Dalgo obejmuje prowadzenie w konkursie. A przed nami na parkurze już Honorata Borkowska, na koniec Jarta, tutaj jest Mości Brody. To lekki. Hop, hop. Na szybko to było. I proszę Państwa, mamy upadek zawodnika, który eliminuje przejazdy. Proszę się złapać, bo pan to jest naprawdę trująco. Prosimy o pomoc tylko panią Sonia. Ja mam nadzieję, panie honorato, że wszystko w porządku. Dobra. A czemu zlazła? I brawo, proszę Państwa, brawo. Walczyła dzielnie w poprzednim konkursie. Była nagradzana w pierwszym trzecie.
Ale proszę Państwa, tak to jest niebieskie, że jak się nie spada, to się nie jeździ.62, a to oznacza, że Sebastian Sewczak i Iwan obejmuje prowadzenie w konkursie. Na drugim miejscu pozostaje Paulina Kosowska-Zasek na Dałgo. Jak na razie Natalia Wieczorek na konkursie z czasem 50,43. A przed nami na parkurze drugi przejazd fazy i Anny Luis-Maszyk, czyli przejazd szkoleniowo-treningowy, nie zaliczany już do klasyfikacji konkursu.